Teraz ty zrobisz dzisiaj wstęp, okej? Okay? Musisz się już uczyć. 3, 2, 1. Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Diego. I w dzisiejszym... Actually, it's me, Lexi. I w dzisiejszym odcinku nie mam zielonego pojęcia, co robimy. Janek coś przygotował, przyszedł przed chwilą i mówi: hey, Lexi, chcę, żebym ci teraz powiedział, czy na odcinku. Więc, Janek mi teraz powie, co my dzisiaj robimy. Będziesz odgadywała influencerów po częściach ciała. Moim skromnym zdaniem rozwalę to. Rozwalisz to? Moim skromnym zdaniem. Ja mi się wydaje, że będę bardzo dobra w tym. No zobaczymy. Jemy. Goal to jest mieć wszystko zgadnięte. Ja nie będę się cieszyć, jeśli zgadnę prawie wszystkie. Ja bym chciała zgadnąć wszystkie. No nie będę podpowiadał. Jakby może zaczniemy, bo bez sensu, żeby tutaj przedłużać. To jest zacząć od czegoś prostego, czy jedziemy po prostu po kolei? Daj od razu, dawaj. Potem, o nie, teraz nałożyłam trochę presję. Teraz przypomnę, jak czegoś nie zgadnę. Oh, fuck. Okej, okay, mam podejrzenie, kto to jest. Chcę powiedzieć Natsu. Szybka jesteś! Natsu? Tak. Yeah! A może jest coś za zdjęcie? Może jeszcze... To jest z Chorwacji chyba. Z Chorwacji, okej. Okay. Co ona tam robi? Jest na skuterze motor... skuter wodny. Kurde. To jest creepy, to znaczy, że dobrze obserwujesz influencerów. No ja ogólnie jak do walki się z nią przygotowywałam, to każdy jej ruch obserwowałam bardzo, bardzo dokładnie. Marcin Dubiel. What the fuck? Tego sutka ja rozpoznam wszędzie. Dobra, żeby utrudnić, bo dobrze ci idzie. Janek, dopiero dwa były. Co to jest za fota? Z walki. W oktagonie. Dobra. Żeby ci jeszcze pokazać, które dokładnie. To jest proste, bo dużo pokazałem. Stewart. I na tym zdjęciu on jest... Chcę powiedzieć, że z fagatą? Fuck, czekaj. Nie wiem, co to jest za zdjęcie, ale wiem, że to Stewart. No dobra. To muszę ci dać, będziesz musiała jeszcze mówić, co to są do zdjęcia. Ja, ale to będzie creepy. No dobra. To jest zdjęcie z... Okej. Wojtek Gola? Jacek! Janek, w ogóle ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ja te zdjęcia widzę w takim rozmiarze. Chodź zobaczyć. Bo takie, one mi się wyświetlają takie. Ja, no serio, takie. Janek, to jest utrudniony level. Tu on ma tą kurtkę jakąś fan. Nie mam żadnego pojęcia. Nie masz żadnego pojęcia. Nie. Jest z kimś? Ja muszę to bliżej, bo serio, to jest zdjęcie. To jest zdjęcie. Umowę. Ciekawe, czy da się coś rozszerzyć z tym. 4 punkty na 4. Znam to oko, znam to oko, znam to oko. Leksiu! Ha! To jest Leksiu! Nie, nie Leksiu. Co? Kto tu nie jest? To jest Leksiu. Ta osoba nie ma brwi, czy mi się wydaje? Z początku chciałam powiedzieć smolasty, ale nie wydaje mi się. W końcu cię zagiąłem. Już się przestraszyłem. A ja znam tę osobę? No oczywiście. Osobiście? Osobiście. Nie wiem, czy to jest. Pisakę nie do siebie. To jest dziewczyna? Nie. To jest dziewczyna? Nie. Nie jest dziewczyna. No już dałem ci podpowiedź. Masz ostatnią próbę. Jak nie, to nie. Janek, ale te zdjęcia są tak malutkie. Serio, tutaj. On jest takie. Nic nie widać. Utrudnione. Nie, no to jest Leksiu jak nic. To nie jest Leksiu. Ty poddajesz się. Poddajesz się. Oj, to już nie ma stałości. Dobra. Bogsde! To jest Bogsde. Ja tu widziałam tylko Leksia, kurde. O, czyli nie będzie pełnej punktacji. Jedziemy dalej. To jest dość proste, tak ku pokrzepieniu. Paweł dla pieniędzy. Tak. A co to jest za fota? Nie wiem. Nie jest to za fota. Okej, chciałam powiedzieć, że w lesie, ale to i tak by nic nie dało. Dobra, jedziemy dalej. Na razie cię tylko z Bogsdelem zadziałem. No ale już jestem wkurzona, ja naprawdę chciałam. Też ósmy, bo to jest dosyć znane zdjęcie. Fagata. Co to za fota, żeby trudnić? Z Marty Renty, one są na jakimś karnawale czy coś i Marty Renty też tam jest bardzo obcisle ubrana. Ogólnie takie bardzo sexy zdjęcie. Zobaczymy, czy to rozpoznasz. To są jakieś kolana, Janek! To są kolana i ja je widzę w takiej wielkości, ja ledwo widzę, że to są kolana. Ale wiesz, że foto z Instagrama, jak ktoś jest oznaczony. To już jest podpowiedź. Nic mi to kompletnie nie mówi. Nie, ja mogę zgadnąć tutaj. Jest to dziewczyna, która ma coś krótkiego ubrane. I dziewczyny, które wstawiają takie foty, Fagata, Natsu, Kociołek. To jest jedna z tych trzech obstawiam. Nie. Dobra, to nie mam. Znasz tą osobę. Osobiście? Mhm. Ula? Tak. To jest Ula? To jest Ula.
To jest Ula. Jakiś stary, jeden Paweł tu łysy jest. Kurde, dobra, czyli jest ile? Jakieś pięć... No jednego nie zgadasz, no dwóch, Juli, no. Dwóch. No. No jeden, jakieś same kolana tutaj dajesz. Byłoby creepy, gdybym to zgadła. No trochę tak, no ale musiałem, żeby po twarzy to wiesz, łatwo. Idziemy dalej, zobaczymy, czy rozpoznasz te usta. Pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, to jest ten ziomek z Abstrahuje. Który? Ja nie wiem, jak oni się nazywają. Ten od M Fashion były. Nice, naprawdę. Ja nie znam w ogóle ich kompletnie. To nie jest Marcin. Widziałeś tego chłopaka bez koszulki na żywo? Czy to jest Kacper Błoński? Nie, Kacper Błoński nie ma takich żył na rękach. Czy to jest... A ty skąd wiesz? Adrian Polak to też nie jest. Widziałam tego chłopaka na żywo. Mm-hmm. Bez koszulki. Mm-hmm. Grałaś też z nim? Coś mi tu... Czemu coś mnie ciągnie, że to jest Marcin? Nie, no gdzie Marcin? No już Marcina dałem, to po co mam dwa razy Marcina dawać? To jest Adam? Ja nie wiem, powiedzcie, kto to jest. Nie wiem, kto to jest. Chcesz podpowiedź? Czekaj, zawodnicy Fame ma... No, dobrze kombinujesz. No widziałaś bez koszulki, ale nic się z nim nie łączyło. To nie jest Błońskiego klata. Nie. Kto ma jeszcze taką dużą klatę? Ja nie wiem, kto to jest. Nie wiesz? Podpowiedź? No. Bił się ostatnio. Wardęga? The fuck? Who is this? Podaje się? No. Filip Zabielski, kurde! Trzeci nieodgadny. Fuck! Patrz, tu nie ma żadnego włosa, no. Ale Filip Zabielski ma taki, jeszcze ma bardzo jasną karnację, mm-hmm, zauważ. Mm-hmm. Coś dla stypkarzy. Czemu ta stopa jest taka żółta? Ja bym powiedziała Masza? Nie. What the fuck? To ma taką żółtą stopę, długą. Ja znam tę osobę? No, nie gadałaś raczej, z tego co wiem. To ja nie mam pojęcia, kto to jest. Żeby ci podpowiedzieć. Łączy cię więcej z nią, niż sądzisz. Ale nie znaczy, że bezpośrednio jesteście z czymś związana. Znaczy, w sensie nie znacie się osobiście, ale jesteście z czymś powiązana. Cleo? Nie. Nie mam pojęcia, kto to jest. Jeszcze jest jedna, która się bije. Zusie? To jest Zusie? To jest Zusie. To jest Zusie. Okej, ale ten punkt no, mi się nie należy. No nie należy ci się ten punkt. No. Dobra, zobaczymy, czy rozpoznasz ten stanik. Marty Renty. O kurde! Dobrze. A co to za foda? Bo jak się tak dobrze poszło, no to... Z Fagatą? Albo nie, na sesji jest... z Fagatą. Tak, na sesji z Fagatą. Tak. Bo to jest z tej samej serii, co... Tak, to jest na tym karnawale jakimś. To też powinnaś odgadnąć, bo to nie jest trudne, moim zdaniem. Janek, to zdjęcie mi się wyświetliło w takiej wielkości. Powiem to sobie. Jest łysy łeb. To nie jest łysy łeb. No to ja w ogóle nie widzę, co to jest. No come on. Pokaż to zdjęcie w twoim telefonie. No to jest kogoś głowa niebieska. Kto miał niebieską głowę? Trąba bomba, aczkolwiek nie wygląda to. On nie miał. On miał cały łeb, a to jest ktoś, kto ma... Znam tę osobę? Mhm. Obstawiam, że to jest jakiś zawodnik Fame MMA. No dobra, no powiem Trąba, no bo nie mam innej nikogo. Trąba! Yeah! Dlatego myślałem, że trochę wziąć, mówisz Trąba, ale nie byłeś pewna. Nie, dobrze. Zobaczymy, czy rozpoznasz to biodro. Tak, widziałam gdzieś to zdjęcie. Monika Guciołek. Okej, okay, dobra. Dobrze. I to jest jej ostatnia fota. To jest ostatnia fota, ona jest teraz na wakacjach. Tak, ona przy samochodzie leży, z tyłu niej palma. No! A ty pamiętasz te foty wszystkie? Ja to tej focie się przyglądałam akurat. No. Czy rozpoznasz to ucho? Chyba będę musiała powiedzieć Marcia Ryskala? Nie? Nie. Fuck. Kto ma? Tam jest kolczyk w środku. Mm-hmm. Znam tę osobę? Znasz. I don't know who this man is. Ja nie mam pojęcia, kto to jest. Nie? Jest powiązana z twoją znajomą, z którą odnowiłaś kontakt. Masza. Tak. Masza. No dobra, zobaczymy, jak obserwujesz tatuaże influencerów. Ta osoba ma krótkie ręce. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest Trąba, ale to Trąba chyba nie ma takiego tatuaża. Znam tę osobę? Tak. Łapa duża, może to jest poczciwy Krzychu, ale on nie ma takiej dużej łapy. Nawet trochę zegarka tutaj widać. Widzę właśnie. To jest chyba kameleon, tak?
Pewnie nie wiem, nawet szczerze. Chodzi na las jakiś wygląda, że trochę z telefonu ci pokażę. No kto, to jest ktoś, kto ma krótkie ręce, ale obstawiam, że się bije. Ma nabitą. Adrian Polak nie ma takiego tatuaża. Ale Adrian Polak też ma taki chyba... Nie, to nie jest Adrian Polak. Ale no mówię, że jest... Poddajesz się? Mhm. Załamiesz się. Jak ci wyszło? Ojoj, Lexi, kolejny nieodgadnięty. To jest Leksiu. Nie, w życiu bym nie zgadła. Nie widziałam nigdy tego tatuaża. Sorry. Dobra, jedziemy dalej. Czy rozpoznasz ten uśmiech? Freeze. Serio? No. Dobra, powiem ci, jesteś. Tak, to jest Freeze. Freeze miał dosyć specyficzny ten. On ma charakterystyczny taki uśmiech i ten aparat, to uzębienie całe jakieś... Więc no, to łatwo. No dobra. Dobra, jedziemy dalej. Czy rozpoznasz to oko? Mikser. Lightowo. To było najprostsze chyba ze wszystkich, no. No, ma takie dzikie spojrzenie. On ma charakterystyczną brew. On ma takie duże brwi. Mój nauczyciel od matmy miał takie. Dobra, dobra. Dobra, czy znasz tego trochę starszego influencera? Michał Gała, przerobione foto. Myślałem, że cię tym złamę, a tu nic. Zostały dwa ostatnie. Zaczniemy od tego. Lexi, mój. Dobrze. Ten dobrze. Nohal ja rozpoznam wszędzie. Dobrze, dobrze. So cute nose, tutaj wyglądał pretty cute. Ale ja kiedyś miałam kompleks straszny swojego nosa. To jest to, co nie? A teraz mi pasuje. Dobra, nie masz full punktów, ale masz jeszcze jeden taki, tylko może zgadniesz. Okay. Ej, słuchajcie, czy według was Franek przytył? Bo wszyscy, co przychodzą do mnie... Wszyscy, co przychodzą do mnie, jest mówią, gruby! No, to że Franek przytył. Nie, mu się przykro robię, jak on słyszy takie komentarze. Ale ja muszę wiedzieć, bo ja nie wiem, może muszę mu coś zmienić, karmę czy coś. Owłosiona klata i świeczki. Ja znam tę osobę. Mhm. Pierwsza osoba, która mi przychodzi na myśl, to jest Stewart, bo on... Był owłosiony. Owłosiony był, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby on miał zdjęcie ze świeczkami. Te świeczki dużo zdradzają. Nic nie zdradzają. Urodziny jakiegoś owłosionego typa. Pozdrawiamy cię. Myślałem, że tak zakończysz z przytupem od razu, jak cię wyślę. Tutaj. Janek. Ten influencer też jest owłosiony. No widzę, ale to mi dalej nic nie mówi. Ja bym, jakbym miał opisać tą osobę, to jest taki wujaszek, taki wujek, który zna się na wszystkich takich młodzieżowych rzeczach. To chyba nie jest wujek Łuki. Nie. Ani Nitro. Nie, bo ta osoba bardzo ogarnia takie, no, młodzieżowe. Ja znam tę osobę? Tak, nawet mieszkałaś pod jednym dachem z tą osobą. Co? Mieszkałam pod jednym dachem? To nie jest... Już dużo ci podpowiedziałem, więc raczej punktu ci nie dam za to. No nie, ale dalej nie mogę... Okej, jedyna osoba, którą... To jest Stewart, to rozumiem od początku, bo Dubiel nie ma takiej owłosionej klaty, Błoński nie ma takiej owłosionej klaty, Gała nie ma takiej owłosionej, ciemnej klaty. Z kim ja jeszcze mieszkałam? Czarek to jest? Piotrek? To ten Piotrek też ma takiej owłosionej klaty. Z kim ja jeszcze mieszkałam? Mój brat? To nie jest mój brat. To musi być Stewart. No. Oj, Whoever this is, po pierwsze musisz sobie ogolić klatę, because this is just nasty. Słyszysz, Radek? Musisz sobie ogolić klatę! Radek! No tak, Radek ma taki dywan na klacie! Nie tylko, na brodzie też ma dywan. Ja tu brody nie widać, ale kurde! Ajajaj, dobra, i tu się pojawia gdzieś mój wynik. Ja jestem zadowolona? Absolutnie nie, bo myślałam, że kurde, wszystko zgadnę. Ja serio, w ogóle ja chciałabym zrobić challenge kontra ktoś, bo wydaje mi się, że kogoś bym rozwaliła, więc jak chcecie zobaczyć challenge ja kontra ktoś, zgadując coś takiego, to zostawcie łapkę w górę, żebym ja widziała i Janek też, że o, wy chcecie coś takiego, to wtedy wam nagramy, bo... I napiszcie, ile wy w komentarzu zgadliście, czy mój wynik jest wysoki, czy przeciętny, czy słaby. No, tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję za oglądanie, widzimy się kiedy? Jutro, bo co? Jest daily. We love you guys so much! Bye!